W czasie majowego strajku Stocznia Gdańska wyglądała jak twierdza. Nie działały telefony. Z zewnątrz otaczały ją oddziały ZOMO. Wewnątrz stoczni strajkujących straszyły i prowokowały zorganizowane przez dyrektora technicznego grupy obrony cywilnej. Nie ZOMO z zewnątrz, tylko od strony stoczni szli nasi przełożeni i oni mieli też jakieś pałki, nie pałki, inne rzeczy w rękach. No pierwszy raz zobaczyłem, jak ludzie rozrywają metalowe krzesełko. Każdy chciał mieć coś ciężkiego w ręku, żeby dorwać tych łobuzów. Ciężki strajk ze względu na to, że strajkujących było bardzo mało i w zasadzie opanowana była, był teren stoczni gdańskiej, tylko przy bramie drugiej stołówka, gdzieś do wysokości szpitala i sali BHP. Już poza tym terenem trzeba było się poruszać ostrożnie, ponieważ tam panowali ludzie dyrekcji. I to była ta obrona cywilna. Na polecenie dyrekcji oni chcieli nas prowokować do bujek jakichś, do awantur, nie wiem, do demolki jakiejś. Wszyscy byli zmęczeni, dlatego że co noc podjeżdżała milicja, oświetlała drugą bramę i pozorowała atak. Dawano polecenia, to było słychać także w radiu, na nasłuchu. Trudno było mówić o komforcie spania. Wszyscy byli niewyspani. Jak ktoś tam zachrapał gwałtownie, głośno, to wszyscy zerwali się na równe nogi i myślą, że to jest atak. Był taki mój kolega, który widziałem, że się trzęsie. Było zresztą bardzo wiele takich przypadków. Jedna z osób chciała nawet wyskoczyć przez okno ze stołówki. I podszedłem i mówię, słuchaj, no czego ty się boisz? Przecież jak już to nas aresztują, bo my jesteśmy organizatorami, my się podpisaliśmy. On mówi, a wiesz, was to wiadomo, że was pozamykają, może co więcej zrobią, mówi, ale ja się boję o siebie, nie o ciebie, mówi. I to było właśnie takie pokazanie. On się bał, on się trząsł, ale jednak trwał, on był. Po kilku dniach było widać, że ten strajk się nie rozszerzy. Ludzie byli zastraszeni. Tak, że samorzutnie trudno było im podjąć takie decyzje. Zaś Solidarność, podziemie solidarnościowe w zakładach pracy było rozbite i słabe. Tu jest dużo ludzi z OCEK, do tych sił porządkowych, których aktyw zebrał pan dyrektor, no i nie są wpuszczani. To nikt nie będzie nami rządził. Co wy robicie? Co wy robicie? Komitet strajkowy z dyrektorem uzgodnili wydziały, które mają wejść bezpośredniej produkcji, czyli do ruchu ciągłego, a reszta po prostu nie powinna przebywać na zakładzie pracy, ponieważ zakład pracy jest zawieszony w czynnościach. W pierwszej bramie prosiliśmy ludzi z dyrekcji, majstrów i kierowników. Panowie, wyjście jest zamknięte, zapewniamy bezpieczeństwo stoczni. Idźcie przez drugą bramę. 30 do 40 osób wdarło się na portiernię i ja uruchomiłem syreny i zostałem kopnięty w nogę i uderzony w twarz. Została wywalona brama z zawiasami. Spokojnie. To. Na razie proszę, żeby panowie odeszli stąd, nie przeszkadzali nam. Jeśli ja mogę przekazać najwyżej panu tutaj słowa i postulaty swojemu dyrektorowi. Jest każdy samorządny, ma prawo się rządzić jak chce w tej chwili. No to gdzie? Dlaczego panowie nie działacie przez rady, pracownicze, przez związki samorządowe? Bardzo proszę, kierowników, mistrzów, aby naprawdę nie przeszkadzali. My będziemy budować stocznię. Ja też tu parę lat spędziłem, wy też. Jeśli nie zrobimy teraz, jeszcze nas nawet złamiecie, bo możecie nas złamać. To za pół roku jeszcze raz powtórzymy to. Nasilają się represje wobec opozycji. Na 48 godzin zatrzymano Andrzeja Gwiazdę. Kolegium w Gdańsku skazało na 3 tygodnie Bogdana Lisa. 6 tygodni aresztu orzeczono dla Czesława Nowaka i Mariusza Chińca z Solidarności w Porcie Gdańskim. Komitet Helsiński podał, że za wydarzenia kwietniowo-majowe ukarano 270 osób, w tym 32 osoby za strajk w Nowej Hucie. Ta wiara w to, że Solidarność będzie miała wystarczająco dużo siły, by wygrać tą władzą, jakby była coraz słabsza. A z drugiej strony także władze nie miały pomysłu na to, co dalej robić. Był wielki pad. Taka beznadziejność. No i tak naprawdę strajk
nie zaczęła Solidarność, tego strajku majowego, nie zaczęła Solidarność. Strajk rozpoczęli właśnie młodzi ludzie. Przejęliśmy cały ciężar działalności, można powiedzieć, opozycyjnej, czyli organizowanie manifestacji, kolportaż, dróg, tego typu rzeczy. W podziemiu trzeba pamiętać, że stare ekipy podziemne w większości były ponamierzane i one już jak gdyby no, firmowały pewne rzeczy, ale nie ciągnęły tego. Robiła to głównie młodzież. Nie wiem ile tam osób, 300 osób może strajkowało w tym maju na ileś tam tysięcy załogi. Także tak naprawdę ci robotnicy, z którymi miałem do czynienia, to byli też gdzieś tam jacyś kumple. W zadymach brała udział też taka młodzież stoczniowa. Mieliśmy bardzo dużo takich jakby pokrewnych klimatów. Czuliśmy, że miasto nas nie popiera. Popiera nas owszem duchowo, popiera nas w gestach pozdrowień, podchodzenia, natomiast nie ma poparcia strategicznie takiego robotniczego strajku w innych wielkich zakładach. W związku z czym jesteśmy całkowicie osamotnieni i ta świadomość nas tak romantycznie tutaj dopadała i robiła takie poczucie zupełnego osamotnienia i nawet podważenia wiary w tego, co robimy, ale nigdy to podważenie wiary i zachwianie nie zwyciężało. W przeciwieństwie do strajku w sierpniu 80, strajkujący nie przejęli poligrafii i radiowęzła. Strajkowe biuletyny i ulotki drukuje młodzież z ruchu Wolność i Pokój oraz Federacji Młodzieży Walczącej w stoczniowej stołówce. Która strajkowała, było wesoło, nareszcie się coś działo. Skończyła się konspiracja dla wielu, bo na przykład ludzie właśnie z Federacji Młodzieży Walczącej to zwykle tam knuli gdzieś coś po cichu i tu nagle wyszli na światło dzienne i przestali się czaić. I to też był taki przełom, że już dość tej komuny tak naprawdę. Nikt się nie chciał już bawić konspirację. Ważył tyle samo, ile dzisiaj waży i w tym samym worku był niesiony. No może tu sobie przycupniemy. Niestety waży dużo. Ja już nie mam tych sił. Wydajność tego powielacza, jak pamiętam, chyba 900 sztuk na jednej matrycy białkowej. Darek drukował na nim na strajkach majowych, a potem i sierpniowych, a oprócz tego on jeszcze służył nam między strajkami w podziemiu. Jeszcze do tej pory działa ten powielacz, to jest bęben, na który się nakładało matrycę. Z tym pakunkiem serce miałem w gardle jadąc tam. Człowiek był bardzo poddenerwowany, szczególnie tym, że możemy utracić właśnie ten powielacz. Plan był taki, żebyśmy właśnie pod bramą numer 3 stoczniowcy wychodzą przed bramę, my wysiadamy z tramwaju i pędzimy do nich, oni nas przyjmują, tak żeby przez przypadek w żaden sposób nie zatrzymały nas żadne patrole, które stały tak samo pod bramą. Siedzieliśmy w tym tramwaju albo staliśmy, wiem, że nogami gdzieś tam zasłaniając ten powielacz. Ale w tramwaju było bezpiecznie, bo rzeczywiście tramwajem nie jeździli milicjanci, nie jeździli zamosy, jechali normalni ludzie, my wyglądaliśmy też w sposób tam normalny, tyle tylko, że jakiś dziwny worek po prostu nam się do nóg przyplątał. Tu dokładnie na tym przystanku planowaliśmy z tym powielaczem wyskoczyć, lecz niestety zamiast stoczniowców umówionych, którzy mieli czekać przed bramą, tak naprawdę stały patrole zamowców i decyzja była taka, że nie ryzykujemy dzisiaj. Robiliśmy jeszcze jedną próbę desperacką przerzucenia przez płot gdzieś tam w rejonie Stoczni Północnej. Gdy nadszedł maj, stanęła stocznia. Gdy nadszedł maj, zawrzała krew. Ktoś krzyknął nam, chodźcie na bramę. Nie bójcie się, to cały lud jest z nami. Solidarność zwycięży znów. Solidarność zwycięży znów. Jeszcze raz. Solidarność zwycięży znów. Solidarność zwycięży znów.